Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale, która będzie szła równolegle, prawie że równolegle razem z serią Prince of Persia. Tym razem będzie to Tomb Raider, ale nie klasyk. Żadna z klasyków, będzie to pierwsza świeża jakby odsłona z części, która nie obejmuje klasycznych Tomb Raiderów, czyli jest to Tomb Raider z 2013 roku. Będzie to część, którą oczywiście ogrywam pierwszy raz. Oprócz pierwszych konfiguracji przy tam, nie wiem, 1% zawartości gry, tak żeby zobaczyć, czy w ogóle dobrze ustawiłem dźwięki. By the way, chyba to robiłem z 50 razy, nie umiałem dokręcić odpowiednio poziom głośności mikrofonu do gry. Naprawdę, to była droga przez mękę. Mam nadzieję, że teraz to jest jakoś ustawione na normalnym poziomie. W razie gdyby gdzieś było za głośno, gdzieś było za cicho, to mi powiedzcie w komentarzach, to ja to natychmiastowo poprawię. Także nie będę na razie robił odcinków z wyprzedzeniem. Będę to starał się na razie robić na bieżąco. Jak już wszystko ogarniemy technicznie, będzie ok. Nie umiem się jeszcze dozbierać po tym przeorganizowaniu do innego ośrodka nagrywania, ale mniejsza z tym. Dobra. Także zacznijmy nową grę. Stąd właśnie ten slot. Ale my sobie go usuniemy, żeby nie było. Damy tak. I wybieramy ten pusty. A poziom trudności. Może tak. Dam normalny, ale jak będzie to dla mnie poziom za trudny, to wrócimy do łatwego. Tak się możemy umówić. Jeśli w ogóle jest taka możliwość potem zmiany, bo nie mam żadnego pojęcia, ale. No nie wiem, zobaczymy. Na razie daję na normalny. Także. Zacznijmy naszą nową przygodę. Pewien słynny podróżnik powiedział, że niezwykłość tkwi w czynach, nie w osobowości. W końcu wyruszyłam, by zostawić swój ślad, odnaleźć przygodę. Jednak okazało się, że to przygoda znalazła mnie. W najczarniejszych momentach, kiedy życie przemyka nam przed oczami, odkrywamy coś. Coś, co daje nam siłę, by iść dalej. By nie poddawać się. Okej, wylądowaliśmy gdzieś na jakimś lądzie. Nasz statek został zniszczony. O, ale nie tylko my przetrwaliśmy na szczęście. Więc to są chyba nasi znajomi, bądź towarzysze podróży na tym statku, który w niewyjaśnionych okolicznościach został zniszczony. Dobra, doczłapiemy się tam do nich. Aha, no chyba, że jednak nie. O kurde. Nieciekawie to wygląda. Ktoś nas porwał. I nie jest tu zbyt przyjemnie. Ta miejscówka mi się trochę kojarzy z Until Dawn. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś Wendigo.
Okej. Czy to jest kokon? No proszę, obudziliśmy się. No dobra, to trzeba by się jakoś stąd wydostać. Ciekawe, kto nam to zrobił? Pomocy! Johna! Reyes! Na pomoc! No, nikt nas tu raczej nie usłyszy, a jeżeli... A, mam się tutaj huśtać. Dobra, no ale jeżeli nasi towarzysze leżą, czy zwisają tuż obok nas, to raczej nie liczyłbym na ich pomoc. Muszę się wydostać. Dobra, rozbujajmy się tutaj. Okej. Aha. Ups. No nie chcielibyśmy tam sobie spaść na dół. No super, jeszcze więcej rzeczy się podpala. Próbujmy może tą drugą stronę się glebnąć. Może jak się przepali ta lina i spadniemy na tamtą kładkę, to się może jakoś stąd uratujemy. Dobra, było blisko, żeby zajarać tą linę. Dobra, udało się. Pięgniemy na kładkę. Wow, ale to musiało boleć. Ale lipa. A i ja to mam wyciągnąć? No dobra. Ale niezły efekt na tym z tym ekranem. To mi się trochę podoba. Dobra, znajdujemy się tu już na samym dole. Spróbujmy się stąd jakoś wydostać. No, nie potykaj mi się tutaj, działka. Nie w tym momencie. Też na razie nikt nas nie goni, na szczęście. O Boże. O kurde. Nie. Nie, nie. Oby to nie był żadnych z naszych towarzyszy podróży. Co to za miejsce? O, też jestem ciekaw. Nie tyle... No, strasznie dużo ludzi tutaj zostało złożonych w ofierze. Nie wiadomo komu, czemu i po co. Co się z tobą stało? Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to jest jednak nasza znajoma, czy znajoma naszej Lary. Bo... No nie ukrywajmy, na... spośród wszystkich innych tutaj... osób... To ona jest tutaj najświeższym okazem. Także no... Reszta to tylko kości. Ona przynajmniej ma jeszcze skórę. Że chyba to jest nasza jakaś znajoma. Pochodnia. Dobra, weźmy ją. Chodźmy dalej. Może być ciszej. No dobra. Pochodnia. Przytrzymaj X, żeby użyć pochodni. A ja mam to podpalić. No dobra. Niech się to rozwali. I chodźmy do przodu. O, kogoś słyszałem. Dobra, chodźmy przez tą szczelinę. Instynkt przetrwania, LB, żeby zbadać otoczenie. Aha, i to się podświetla. I że, aha, ja mam to podpalić, dobra. Musimy też pamiętać, że przechodząc przez każdą strugę wody, będzie nam gasić się pochodnia. No w sumie to bardzo dosyć logiczne. Ale fajny smaczek, że został. A, kto to był? Nie podoba mi się to. Czyżby to ten nasz stalker? Oby nie. No ale dobra, podpalmy to dziadostwo. No i co? Aha, ta beczka ma wybuchnąć. No dobra. Chodźmy stąd, bo jeszcze to miejsce nam się zawali na głowę. No to konkretnie się zawali. Puszczę!
spierdalaj mi stąd. No po moim trupie. Dobrze, że się to za nami zawaliło. No, 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 pomóc, pomóc nie wydaje mi się. Zapomnij. Dobra, niestety nie pozbędziemy się go chyba tak na długo, jak mi się wydaje. Ma pełno czaszek. Dobrze, że chociaż jest ten korytarz powietrzny. No, ale nie za długi, także spoko. Dobrze, wychodzimy. Obyśmy tylko go nie za szybko spotkali z powrotem. Siła woli, znajdź wyjście. Aha. To nam się znowu pochodnie zgasi. I teraz tak. Naciśnij. No dobra. Jest to jakiś rozbity. No jak to się nazywa? Rozbity samolot, pełno braku. I tu są miny. I tu są miny podwodne. I pełno beczek. Także wydaje mi się, że musimy to podpalić, żeby to wybuchło. No i w sumie tak nasz instynkt podpowiada, to na pewno powinniśmy zrobić. Więcej ognia. Dzięki. Dobra, podpalmy sobie tą pochodnię. I żeby nie zgrywać. Co to za maszyneria? Idiotę, to już po prostu to podpalę. I będę udawał, że nie wiem, co mam z tym zrobić, bo wiem, co mam z tym zrobić. Ten etap też przeszedłem. Ale powiem, że jest to ciekawa mechanika, nie powiem, że nie. Jest to ciekawe rozwiązanie. I teraz tak, ogółem zasada jest taka, że musimy podpalić te śmieci, podwindować je do góry tą windą i zsunąć na tej pochylni. Ta pochylnia nie jest zalewana przez ten wodospad na dole, także te śmieci nam się nie zgaszą i powinny zapalić nam tamte bomby i beczki. Ogółem taki jest plan, a jakie będzie wykonanie, to nie mam żadnego pojęcia. Mogę sfailować zawsze. Rozłapałem się jakoś. Okej. Dobra. Teraz stąd zejdźmy i idźmy z powrotem. Tak, żeby te śmieci się za szybko nie wypaliły. Bo tego bym nie chciał. Mam nadzieję, że faktycznie te dźwięki z gry nie są na tyle przytłaczające, że nie słychać mojego monologu. Tak widzę na podglądzie, że jest chyba troszkę słabo. Ale dobra, zobaczymy. W razie gdyby było jednak na tyle drastycznie, na tyle masakrycznie i w ogóle to mi dacie znać, ja to prawie. Dobra, mi to spadło na ryj. A dobra, w prawo. No to w prawo. Ało, cholera. Dobra, lewo, prawo, lewo. Dobra, biegnijmy, uciekajmy stąd. Jakiś stary galeon, zabytkowy ten statek, ale ty, ty. O kurde, żeby coś tylko nam nie zawaliło. O ty, mendo! Fuchaj mnie! Ty skór przybyku! Dobra, uciekajmy. No, zostawiliśmy go na dobre. I to dosłownie. Okej. Okay. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. O cholera, jakiś quick time event. Dobra, wspinajmy się dalej wyżej. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, dobra. No, zabieraj tymi nóżkami. Chyba się uda. No dobra, na szczęście jakoś żeśmy stąd wyszli. O, jakoś to poszło, bez żadnego faila. Thank you.
straszne. To jest jedno wielkie jakby cmentarzysko statków i wszystkiego, co się napotka. I tak oto rozpoczyna się Tomb Raider. Wina w jednej wielkiej kupie śmieci. Oczywiście krajobraz jest wspaniały, tego nie można zaprzeczyć. No ale widać, że my nie jedynie mieliśmy tutaj spore problemy. Mamy właśnie jakieś stare okręty wojenne, jakieś te stare statki transportowe, zwykłe łodzie, jakieś stare łajby średniowieczne albo i starsze dziadostwa. Także dobra, zejdźmy sobie niżej. Teraz tak, odblokowano. Ups, nie umiem doczytać. Okej, okay, nieważne. Do tego momentu już teraz nie wiem, co się wydarzy. Także tutaj już jest czysty spontan. Szalupa. Gdzie oni są? Okej. Poszli w głąb lądu. Znajdź ślady pozostałych rozbitków. No dobra, spróbujmy ich jakoś znaleźć. Nie podoba mi się to, że musimy przejść przez te drzewo na drugą stronę. No ale z braku laku to i to musi wystarczyć. A. I teraz tak, czy ja mam tu balansować? Jezus Maria. Okej. Ale nawet nie wiem, którym klawiszem balansować jak coś. Nie mam zielonego pojęcia, na razie idę prosto przez siebie. Proszę, matku. Dobra, jakoś się udało. Pozwólcie, że sobie trochę przeciszę, bo na odgłosie mam strasznie głośno. W ogóle to jest jakieś dziwne. Ten poziom dźwięku nie jest współmierny na całym etapie jakby. Denerwuje mnie to strasznie, bo nie mam zamiaru spędzić kolejnych 2 tygodni na ustawieniu cholernego dźwięku. Denerwuje mnie to. A mam wrażenie, że naprawdę będą przystery i nie będziemy słychać. To jest mikrofon. Ale dobra, jak już stwierdzę, że naprawdę będzie taka sytuacja krytyczna, to obniżę w trakcie tego nagrywania ten poziom dźwięku. No ale dobra, chodźmy dalej. No proszę. Jakiś stary samolocik. W filmie Tomb Raider chyba też była akcja z tym samolotem. No ale że co ja mam tu niby zrobić? Przepraszam bardzo. Mam się na niego wspiąć? Jezus Maria, dobra, chwyć się. A podskocz. Nie wiem, czy ta klawiszologia mnie nie zgubi. Aczkolwiek chyba jest to bardziej przystępne, niż jakbym grał na klawiaturze. Dobra, jakoś się udało, nie było time eventu. No chyba, że... A jednak nie. To w sumie lepiej. Dobra, udało nam się jakoś stąd wyjść. W ogóle teraz tak się zastanawiam, jak długie te odcinki robić z tego Tomb Raidera. Ale wydaje mi się, że chyba 25 minut, tak samo jak przy Prince of Persia, to też chyba będzie na tyle optymalne. Że jeszcze tu trochę pójdziemy do przodu. Teraz tak. Aha, coś mi ucina tekst. No zawsze wiedziałem, że coś będzie nie tak. Jak nie z dźwiękiem, to z rozdzielczością. Pięknie, ale dobra. Wdrapywanie się na ścianę. Wciśnij A w czasie skoku, żeby wdrapać się na płaską ścianę. Aha. No dobra, ale robię to A i co? A, że mam naciskać to A. Rzeczy same. Okej. Może coś tu znajdziemy. Przechodzić. O, kamera. Może coś na niej jest zapisane.
Mam nadzieję, że nie będę musiał z nim korzystać jak z Outlasta. Rod? Czy ktoś mnie słyszy? Muszę ich znaleźć. Okej, krótkofalówka, zdobyto nowy sprzęt. Idź tropem pozostałych rozbitków. No dobra. Także chodźmy dalej. Aha! A cię miałem tam. Boże. Powiedzcie mi, że ta gra jest jednoliniowa, a nie wieloliniowa. Tam przypadkiem nie musiałem skorzystać z X-a, żeby się podciągnąć. No świetnie. No to mamy przerąbane oficjalnie. Ta zawieszka na tej gałęzi mi się nie podoba. Kruki, świetnie. No przynajmniej na nas przez jakąś chwilę nie będzie lać deszcz. Pod tą skałą chociaż. Ognisko, już ktoś tu przed nami był. Chyba nic z tego. Także chyba tutaj zostaniemy trochę na dłużej naszą Larą. No, od razu się zrobi troszkę cieplej. Może chociaż trochę. Jak trzeszczy, to chyba tak słabo z zasięgiem. Tak mi się wydaje. No, w sumie racja. To jest dobry moment, żeby obejrzeć sobie, co mamy w tej kamerze. Coś jest tam zapisane, jakaś wskazówka może? A oto i mająca wkrótce osiągnąć światową sławę archeolog Lara Croft w swoim środowisku naturalnym. Jest właśnie w trakcie poszukiwań zaginionego królestwa Yamatai, ojczyzny wspaniałej chimiko-mitycznej słonecznej królowej, do której potomków rzecz jasna należy. Sam, to poważna sprawa. Przecież wiem, skarbie. Chciałam tylko nieco rozluźnić atmosferę. Wszyscy są tacy spięci. Czym ty się martwisz? Jestem na dobrym tropie. Czuję to. Nie wiem tylko, czy inni mnie posłuchają. I czy w ogóle powinni. Laro, nikt nie zna się na tym lepiej niż ty. Poważnie, nie mówię tak tylko po to, żeby cię pocieszyć. Ufam ci. Rod ci ufa. Poradzisz sobie. A teraz zróbmy sobie przerwę, dobrze? Ja idę się napić. No dobrze, dobrze. I sam. Dzięki. Ona nie zawsze jest taka poważna, wiecie? Jak możesz sugerować, że nie biorę tej wyprawy na poważnie, Laro? Nie tylko rodzina Sam nas finansuje. Ja też włożyłem w to swoje oszczędności. Wszyscy mamy w tym jakiś udział. Ale pieniądze kiedyś się skończą, Whitman. Właśnie dlatego powinniśmy płynąć na wschód, nie na zachód. Nikt nie wierzy, że Yamatai... Nikt nie wierzy, że Yamatai leży tak daleko na wschodzie. Książki nie zgadzają się z tą teorią. Ten, kto je pisał, nigdy nie odnalazł Yamatai. Rozmawiałam już o tym z Rotem. Doktorze Whitman, nie ma sensu powtarzać błędów innych osób.
Nie zamierzam kłaść na szali własnej reputacji z powodu twojego przeczucia. To ja tu jestem głównym archeologiem. A kiedy ostatni raz był pan w terenie bez ekipy telewizyjnej? Mam 30 lat doświadczenia i 2 doktoraty. Jeden z historii wschodniej Azji. Niech pan się zajmie swoją łódką, panie Green. Okrętem. To jest okręt, pani Whitman. Nie trzeba doktoratu, żeby to wiedzieć. Słuchajcie, jeżeli popłyniemy na wschód, trafimy prosto do Smoczego Trójkąta. Dokładnie tam, gdzie powinniśmy. Laro, moja ptaszyno. Pójdę za tobą wszędzie, ale to miejsce ma złą energię. Raczej szalone sztormy. Przy nim Trójkąt Bermudzki wygląda jak Disneyland. Ja w to wchodzę. Z opowieści o królowej Himiko wynika, że potrafiła wywoływać burze. W mitach zazwyczaj tkwi jakieś ziarno prawdy. Co jeśli Yamatai leży właśnie gdzieś w środku tego trójkąta? Spójrzcie, to zdjęcie satelitarne Smoczego Trójkąta. Nie wyglądają zachęcająco. Dopóki jest tam mokro, mogę płynąć. Nie, no nie mówcie, że poważnie... Dosyć! Reyes ma rację. Nie mamy pieniędzy do zmarnowania. Teraz albo nigdy. Lara zaoferowała nowe pomysły i plan. Ja tu jestem kapitanem, więc decyzja należy do mnie. Płyniemy do Smoczego Trójkąta. O co ja tu jestem? No dobrze, trochę nam to rozjaśniło sytuację. Co się w ogóle stało, dokąd zmierzamy? Prawdopodobnie gdzie wylądowaliśmy. No i mamy kolejny dzionek. Nie mogę tak tu siedzieć. Czułam się trochę jak taki narrator. Muszę znaleźć coś do jedzenia. Chociaż w sumie chyba na tym to też ma polegać, jakby nie patrzeć. No dobra. Także no, czy ja coś mogę stamtąd wziąć? Chyba nie. No dobra, ale w sumie moglibyśmy już tutaj zakończyć, bo mamy już jakieś, no prawie pół godziny, tak 20 minut z haczykiem. Także będziemy już tutaj w tym miejscu kończyli, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i że ta seria wam się spodoba. Dajcie znać w komentarzach, czy na pewno dobrze jest wszystko ustawione, jeśli chodzi o dźwięk. Jakby nie, to poprawię, nie bójcie się, nie będę na razie nagrywał tego naprzód. Także cóż, mam nadzieję jeszcze raz, że się wam podobało. Dziękuję wam za wspólną zabawę przy tym odcinku i widzimy się w następnych. Także trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.